Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam pracę z ziemi ze Star oraz nowy sprzęt, który sobie zamówiłam dla właśnie moich koni. No i jak tutaj widzicie, Star dostała taki żółty kantarek, który trochę powiększyliśmy, bo ona ma trochę dużą głowę. I bardzo fajnie według mnie pasuje do niej ten żółty kolor, ale o całym tym sprzęcie i o wszystkim powiem Wam więcej za chwilę. No i jak widzicie, wyczyściłam ją, jeszcze przeczesuję sobie teraz grzywę, w ogóle nie zwracajcie uwagi, że w tej szczotce są jakieś czarne włosy, ale to są Storma albo Luny, nie wiem. W każdym razie ona ma bardzo fajną grzywę do czesania, więc sobie ją przeczesałam i następnie zakładam jej nauszniki, również kupione, również żółte. No i te nauszniki bardzo, bardzo fajnie na nią pasują. No i już jej wszystko poprawiałam, no to biorę ją na trening. Ale zanim to, jeszcze Wam omówię ten kantar. Jest on taki ciemny żółty z białym futerkiem. A te nauszniki są całe polarkowe i mają takie fajne odstające kółeczka. No i jeszcze jest uwiąz, również żółty, taki pleciony. Do niej też, do zestawu, mamy żółtą derkę, która jest taka trochę odblaskowa. Od środka ma takie miękkie futerko. No i jest fajna. No i tak Star wygląda w całym tym komplecie. Według mnie bardzo fajnie. Także no. I tutaj jeszcze są rzeczy mojego hobbyhorsa, którego jeszcze nie mam. I to jest taki granatowy kantar z czarnym futerkiem, taki granatowy uwiąz czarny, granatowo-czarny, granatowo-czarne nauszniki, z których trochę się sypie, no i brązowe wodze i o głowie. No i jeszcze derka taka, która ma od środka takie fajne gwiazdki i fajny jest ten komplet, bardzo mi się podoba. Trochę w kamerze wygląda jak fioletowy, ale jest granatowy. A tutaj już ze Stary sobie weszliśmy na zewnątrz i to jest praca z ziemi, a raczej z ręki, no bo będę ją przez większość treningu po prostu prowadzić na lince. I no. Taka praca też się przydaje, żeby nawiązać większą więź z koniem, nie tylko siedząc na nim. I jest jak najbardziej fajny sposób, jeżeli nie chcemy wsiadać i regulować tego wszystkiego, tylko po prostu bierzemy uwiąz, dopinamy do kantara i sobie chodzimy, jakieś ustępowania i tak dalej. No i tutaj na razie sobie stępujemy i Star bryka, bo ona naprawdę dawno nie miała treningu, ale no. Po krótkiej rozgrzewce ćwiczymy sobie ustępowanie. Następnie szybkie zatrzymanie skusa, no i cofanie.
Teraz robimy sobie krok hiszpański. Ona się dopiero tego uczy, ale i tak bardzo szybko załapała, o co chodzi. Nie jest to jakieś idealne, no ale może być. Tutaj ustawiłam sobie już drągi i kawaletki, nie wiem ile to jest centymetrów, chyba tak z 30, 20. I jest tak, drąg, kawaletka, drąg. Pomiędzy kawaletkami też jest drąg, więc no. Ale klaczka nie miała z tym problemu. Na początku jeszcze pochodziłam z nią koło tych kaweletek, żeby się no jakby przyzwyczaiła do nich i żeby się ich po prostu nie bała. Chociaż w sumie to nie jest Luna, no ale i tak się trochę dziwnie zachowywała. Ale to może dlatego, że sąsiad chyba ma skrzypce i po prostu grał. I trochę to fałszowało i ona się tego bała. Coś takiego było, ale nie pamiętam, bo ten trening był dawno. Tutaj najeżdżam sobie na kawaletki i nawet spoko to przejechała. Chociaż pod koniec zwolniła do stępa, ale po ją pogoniła. A za drugim razem już bezbłędnie, idealnie stawiała nogi i się udało. Tutaj jeszcze Wam dam w przyspieszonym tempie, jak to kilka razy przejeżdżaliśmy stępem, kłusem, galopem. Więc zaraz, chociaż nie galopem, nie, bo przecież ja już nie pamiętam, bo ten trening był dawno, okej? Okay? Jak widzieliście pewnie na nagraniu, ewidentnie jej coś nie pasowało i po prostu coś usłyszała i przewróciła kawaletkę, ale zaraz to poprawiłam. Tutaj robimy sobie jeszcze ustępowanie i naprawdę bardzo fajnie nam to wyszło. W sumie to jej, no ale nieważne. Tutaj próbowaliśmy przejść w kroku hiszpańskim te kawaletki, ale coś nam na razie nie pykło, a potem bardzo fajnie to wyszło. Ale na pierwszej coś się nie udało. Tutaj próbujemy zrobić ukłon i na początku musiałam trochę jej pomóc, trochę tam jej dawałam jakieś sygnały i powoli się zniżała, tak bardzo powoli, aż w końcu położyła tą nogę, ale już pomyślałam, że dalej nie ma sensu i po prostu ją pochwaliłam. A potem próbowałam i się przestraszyłam. Logiczność koni. No i to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę pod tym filmem i subskrypcję na moim kanale. Pa!